Film pod tytułem Kobieta sukcesu. Dlaczego warto pójść na ten film? Czy to jest znowu kolejna komedia romantyczna z Karolakiem? Nie, ale zobacz, dlatego warto jest pójść, ponieważ zobacz, jaki jest ładny plakat. No. To ja jest plakat. To znaczy, nie. Ja myślałem, że to jest billboard. Tak wygląda plakat. Mhm. A ty jesteś dzisiaj bardzo dobrze ubrany. Natomiast jeżeli to jest LK, czy za duże? SK. Ja noszę SK i też na mokro wciągam. A tutaj mam dla... A na backstage'u mówią, że jesteś w ciąży, to prawda? Oj, tam plotki idzie. No to chciałbym to dać dla twojego przyszłego dziecka, ale jest jeszcze nieco za duże, to może dla tej koleżanki, która tutaj przyjdzie. Dobrze, słuchaj, dlaczego warto pójść teraz tak serio na kobietę sukcesu? Wiesz co, bo to jest sprawnie zrobiona komedia obyczajowo romantyczna, czyli trafiamy w taki target współczesnych 30-latków, którzy są zagubieni w wielkich korporacjach i mówimy głośno o mobbingu. Tak, mówimy głośno o Me Too. Okay. Mówimy głośno o takich problemach 30-latków, którzy pracują w korporacjach. A jak to jest na przykład, no dobra, załóżmy, że dla niektórych kobiet w polskiej branży jesteś przystojny. Miałeś coś takiego, że było... Uch, panie Mikołaju, ubnie by pan zagrał! Ale że trzymasz co tą ręką teraz? No nie wiem, wybierz sobie, nie wiem, co tam... Bo że aż tyle to nie ma. Dobrze, panie Mikołaju, z czym pan do mnie przychodzi? Za to cię, Kuba, lubię. Rozlewski, nie schodźmy na takie... Chodzi o to, wyrywał cię ktoś, podrywała cię jakaś pani, mówiła, do wyra będzie rola. Wiesz co, no kobiety... Chodź, będziesz orał mnie jak pługiem pole. Rozjedziesz mnie jak pługiem dżdżownicę na dwie części. Kobiety chyba w inny sposób do tego podchodzą, bardziej subtelnie. Mianowicie, no to ja jestem tobą, a ty jesteś kobietą. No. Zdarzały się flirty, to są głównie Dobra, flirty. Ja jestem tobą, poczekaj, będę patrzył jak bezdomny, który chce się zaprzyjaźnić. Nie, no wiesz co... Ale weź jeszcze stań w pozycji drzewa, proszę cię. Okej. Okay. Dzięki. I knur. I przy tym wszystkim wyduj krowę.